Zróbmy to. Zasadźmy 20 milionów drzew. Niektórzy z was wiedzą, a niektórzy jeszcze nie, że internet urodził nowy pomysł zasiania, zasadzenia 20 milionów drzew dla planety. Ale jak to się wszystko zaczęło? Najpierw musimy wrócić do pewnego kolesia zwanego Mr. Beast, który z okazji wyjątkowego wydarzenia, czyli osiągnięcia 20 milionów subskrypcji, został przekonany przez internetową społeczność, albo nawet zmuszony do tego, żeby zasadzić 20 milionów drzew z tej okazji. Mr. Beast tak naprawdę też jest znany w internecie z tego, że robi challenge i hihi pranki, tak jak ostatnio Lolex mówił w komentarzach o Freezie. I ludzie tak naprawdę nie chcą być już zaskoczeni tą akcją, tylko tak naprawdę tego właśnie oczekują. Tak, tylko że tym razem chodzi o zasadzenie 20 milionów drzew. Mówimy o czymś realnym, namacalnym, nie tylko o jakichś grach czy gadaniu po prostu do kamery. Ważne. I co ty na to, Lolex? Czy to już się wydarzy? Tak naprawdę jesteśmy już w trakcie tego, bo w trakcie pisania tego odcinka to już zostało zasadzone albo wpłacone 10 milionów dolarów na tę kampanię, gdzie 1 dolar odpowiada za jedno drzewo. Jakim cudem? Do tej akcji włącza się coraz to więcej internetowych twórców, czy influencerów, czy jakichś tam innych cerów. Więc nie tylko oni, którzy tak naprawdę mają trochę więcej kasy, mogą na to trochę wpłacić, ale oni też przekazują wiadomość dalej do nas, oglądaczy, czy ich subskrybentów, dla których nie jeden dolar jest żadnym pieniądzem. Bo zastanów się, jeżeli oglądasz na przykład PewDiePie'a, MrBeast i ta wiadomość została ci przekazana 5, 10, 15 razy, to jest większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście to zrobisz. Hej, nawet ja wpłaciłem i zdecydowałem zrobić się o tym odcinek. Ale do rzeczy, 20 milionów dolarów, przecież to takie proste, ale czy na pewno? Nie do końca. Są deadline'y. Cel jest taki, aby zrobić to do początku 2020 roku, czyli mamy jakieś 2 miesiące, żeby wpłacić jeszcze 10 milionów dolarów na tę kampanię. A jeśli się uda, to co? Uratujemy planetę? Już nie będzie smogu? Co dalej? Dostaniemy medal? Nie, po prostu jest to cel realny, ale też pośpieszający troszkę ludzi do tego, żeby to zrobili, że to nie będzie czekało na nas, nie wiem, 10-20 lat, bo tak naprawdę, no, planeta nie jest w najlepszym stanie w porównaniu do tego, jak było 100 lat temu, więc czas troszkę się obudzić i podjąć jakieś działanie w tym celu. A co się stanie, jak tego nie zrobię? Miliony ludzi zginą. Wszystko, co wiesz i znasz, zginie. Planetę pokryje chmura siarkowodoru. Wenus zderzy się z Ziemią. A na koniec z Ziemi wyrosną cyklopy i zabiją wszystkie koale. A tak naprawdę nic, wyłączysz ten filmik, zapomnisz za 5 minut, a potem będziesz narzekał, że coś się dzieje z tą planetą i będziesz udostępniał posty takiej Grety Thunberg, która dużo protestuje o tym, jak mało robimy dla świata. Więc tak naprawdę to jest idealny moment, żeby coś zrobić i skończyć gadać. No w sumie ja też o tym gadam. Z drugiej strony, nie trzeba wpłacać, bo akurat przygotowując się do tego filmu też pomyślałem o tych ludziach, którzy tak naprawdę albo nie mają kasy, albo nie chcą wpłacać, bo są zbyt leniwi i zrobiliby coś innego. Więc teraz trochę o tym. Jak możesz inaczej pomóc? Punkt pierwszy. Zasadź drzewo sam. Ścinanie drzew jest trudne, ale zasadzanie ich raczej nie jest jakimś wielkim... Punkt drugi. Używaj apki Ecosia. Zrobiłem już o tym odcinek, akurat po angielsku, ale myślę, że niektórzy z was zrozumieją. Myślę, że powinien się powiedzieć tutaj. Gdzie za samo przeglądanie internetu i wyświetlanie tobie reklam, ta kasa z tych reklam idzie właśnie na zasadzanie drzew. W skrócie to jest przeglądarka taka jak Mozilla czy Chrome. Punkt numer trzeci. Udostępnij ten film, skomentuj, polub, nie akurat, nie musi być nawet ten film, może być film od Mr. Beasta, który też będzie w opisie, albo w komentarzu do tego filmu. Obejrzyj, udostępnij, polub, cokolwiek, miej jakiś wpływ na to. Nie jestem fanem spamowania ludzi na tablicy, ale może akurat trafisz na takie osoby, które poczują się do tego i zrobią coś z tym. Im więcej ludzi tego udostępnia, tym zwiększa się po prostu na to prawdopodobieństwo, że... Więc którą opcję wybierasz? Płać na teamtrees.org, zasadź sam drzewo, używaj apki Ecosia, czy po prostu udostępnij te filmy. Jeżeli zrobisz te wszystkie punkty, to jesteś przekoksem i zafunduję ci paczkę rzeżuchy na wiosnę. A tak naprawdę to wszystko, mam nadzieję, że pomogę przynajmniej troszkę tym filmem i nawet jeżeli, nie wiem, dwie czy trzy osoby wpłacą przez ten film, będę mega dumny z was, że poczuwamy się do tego i zadbamy o to jakąś planetę i będziemy lepsi niż to. Nie, aha, jeszcze raz. Zalajkujcie dla algorytmu YouTube'a, żeby po prostu wiedzieli, że ten film też jest jakimś wsparciem naszej planety. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Kurde...
taka długa przerwa, że nawet nie wiem co powiedzieć. Ale dobra, lecimy z tym. Zasadzanie.